Cykor, cykor, boisz się, że jest ciemno w lesie, haha. Nie, ja się nie boję, to ty się boisz. Widać, boisz się, ta, boisz się, ta, ty jesteś większy cykor ode mnie, ta? Ja tak, się nie boję ciemności, ty jesteś ta, gorszy, tak, boisz się. Taka jesteś cwana, tak? Nie boisz się? To zobaczymy, no, kto spędzi całą noc w tym nawiedzonym domu, ten nie będzie cykor. Kto wytrwa, ten w będzie... W tym nawiedzonym? Tak, ten będzie odważny, widzisz, tu jest nawiedzony dom. No musimy... dobra, zobaczymy, kto będzie odważny, przecież siedzimy tam całą noc. Ty nie wytrzymasz całej nocy, chodź, tu jest droga do tego domu. Ty nie wytrzymasz, będziesz płakał, wiesz, ta, tak. Przecież ty jesteś największy cykor, ty się boisz, ja w ogóle się tu nie boję w lesie, że jest ciemno. Ty zobacz, tak łzy tak z oczu, boję się ciemności, tak. Normalnie idziemy tutaj do nawiedzonego domu. To ja pierwszy będę, Karolcia, no haha. Dobra, patrz, ja szybko idę. A, będę pierwszy, i co? Hehehe, Karolcia cykor będzie... Karolcia, gdzie jesteś? O, nie ma Karolci. Co się stało? Ja mam sam tam iść? Nie. Karolcia, gdzie jesteś? Powiedz, że się chowasz. Nie no, co się wydarzyło? Gdzie? Ona sobie robi ze mnie jaja? Czy co, nagle zniknęła? Halo? Nie wierzę, co się stało? O, matko, co się stało? Karolcia. Obudziłeś się w końcu! Co to jest? To jest jakiś duch? Co? Uwięził nas! Co się dzieje? Ej, kim ty jesteś? Nigdy stąd nie wyjdziecie. Co ty robisz, duchu? Wypuść nas! Jak chcecie przejść, to musicie wykonać bardzo trudne i straszne zadania. Jakie zadanie? Co? Karolcia, słyszysz? Nie, zostaw nas! Przecież nie damy rady, jak to jest trudne! Czy ty słyszysz, Karolcia, w ogóle co on gada? Zostaw nas! Nie, musicie zrobić zadania. Jesteście gotowi? O, nie! No dobra, no to co, Karolcia, robimy to? Zgadzamy się? Ale przecież... ja nie wiem, bo on mówi, zachciało ci się nawiedzonego domu, to twoja wina, Karolcia! Nie, to twoja wina! Twoja wina! Co, więc zachciało się? Odważnego! Idziecie czy nie? Dobra, robimy te zadania. Ja nigdzie nie idę. Jak nigdzie? Robimy zadania, robimy, duchu. Dobra, nie, ja się boję. Możecie tutaj wejść. Otwarte, możecie iść. Ja się boję. Chodź, Karolcia, bo inaczej on nas nie wypuści. Duchu, dziękujemy, że chcesz nas wypuścić. Co mamy zrobić jako pierwsze? Najpierw musicie zrobić parkour. O nie. Ej, to parkour to jest łatwe przecież, jestem dobry w parkour. Dam radę. Karolcia... Nie, sobie połamiemy nogę. Nie, no co ty? Dobra, chodź, łatwo to zrobimy. Chciałbyś, że ci pójdzie łatwo. Co się śmiesz ze mnie? Co normalnie zrobimy? Karolcia, dawaj, robimy to. Chodź, Karolcia. Zobacz, Karolcia, wystarczy się rozpędzić i skoczyć, widzisz? O! Ale zobacz, jak to jest wysokie, a jak spadniemy stamtąd na głowę? Nie spadniesz na głowę! Patrz, zobacz! Rozpędź się i chodź! Ale ja się boję! Widzisz? Nie dygaj, zobacz! Oj, teraz ja nie dałem rady. Widzisz? Idź. Patrz, widzisz, on nas obserwuje! No. Nie dacie rady! Damy radę, cicho siedź, patrz! I ja ci mówię, że nie damy! No i co teraz, Janie? No i panikujesz, nie możesz tak gadać, że nie damy rady, to nie damy rady. Ale idź dalej. Ja się boję. Idź dalej, idź tam, o. Zobacz, patrz, normalnie widzisz... Ja bym chciała iść do naszego domu, ała! Chodź, musisz tu wskoczyć, ja ci pokażę drogę. Pójdziemy do naszego domu, przecież powiedział, że nas wypuści, tylko musimy zrobić... A ty oszukuje? Nie oszukuje na pewno. Duch by nie oszukał. Duch by nigdy nikogo nie oszukał. Pan. On jest wredny, mówię ci. Zobacz, jak ja już daleko jestem. Widzisz, Karolcia, dasz radę. To jest łatwe, strasznie. Damy radę, Karolcia, bo siup! I siup! O nie, już jestem zmęczona! Ale zobacz, jak ja widzę, jak ci dobrze idzie. No, dobra, Karolcia, ba. I hop! O, super, teraz ja nie dałem rady. No, ja nie wierzę, dobra, gdzie ty jesteś, Karolcia? Ej, ale co ty już... zobacz, jestem na samej górze! No, nie wierzę, ty... Dobra, poczekaj, ale się rozpędzam teraz, pa. Siup, ole. Nie, szybko, bo się glebniesz. Nie glebnę się... No i się glebnąłem, no przecież cię, Karolcia, pa. Mówiłam ci, siup, że ten duch na będzie speedrun. Kazał trudne rzeczy. Nie, to nie są trudne... Ja szybciutko, pyk. Ale szybko to zrobiłem, widziałaś, Karolcia? Ja nie wiedziałem, że tutaj znowu jest. Choć musimy dać radę, ja nie wiedziałem, że... Zobacz, co się dzieje. Tu jest... O nie, jak wysoko! No, tu nie wolno spaść, powolutku, Karolcia. Chodź, o, widzisz? No, normalnie. Idź. No już. Nie patrz na mnie, bo mnie stresujesz i
Ja cię stresuję, żyjemy tyle lat już ze sobą, a ty mówisz, że cię stresuje. Tak, no, zobacz. Bo ty jeszcze ten duch patrzy, zobacz, tak. Gapi się na nas. No widzę. Ho, 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 nie dacie rady. Co nie damy Cicho. Rady, no? Ja cię stresuję, tyle lat razem i wszystko jak krew w piach. Chodź, tutaj. Przez ciebie, bo ty tu chciałeś iść. Nie, ty mówiłaś, że... Tak, ty mówiłaś, że jestem cykor, a to ty jesteś cykor. Widzisz, ja się tak nie boję. Tak samo w domu O, ja cię kręcę, Karolcia, jestem tu. Gdzie ty jesteś? No tutaj trzeba skoczyć, musisz tu skoczyć, chodź, dasz radę. Będzie dobrze, o, widzisz? I co teraz? Co teraz, Karol? Jo, tu są... Nie wiem, zobacz. O, matko. Boję się. O, czeka was drugie straszne zadanie. Jakie zadanie? O co ci chodzi? Teraz musicie przejść straszny labirynt. Nie, Karolcie, słyszysz? Po prostu nas wypuść, a nie labirynt. Daj nam spokój, my już nie chcemy tutaj być. Nam już tutaj źle. Wyjdziecie tylko, jeżeli przejdziecie ten straszny labirynt. Ja chcę do swojego domu już. Ja Karolcia nie chcę już tutaj. Dobra, musimy to zrobić, Karolcia, idziemy. Idź ty pierwszy. Dobra. O, a, Karolcia, tu są zombiaki. Uciekaj, co? Uciekaj. Leżą. Zostaw. O nie, tu jest kolejny zombiak. Uważaj na niego. Nie dotykaj go. No, dobrze idziemy, dobrze, tam jest coś złotego, patrz. Szybko. Coś jest, wiecie, tak. Wyjście. No, to chyba tu, patrz, widzisz skrzynia. Otworzy. Nie, otwieraj jej. Ej, ale tu jest złota sztabka. A co jak wyskoczy coś z niej? Nie wyskoczy, biorę złotą sztabkę. Mogę ją wziąć, zabiorę ją, patrz. Nie bierz, bo patrz. Ten duch się wkurzy. Nie, no bierz nie. Tego. Co ty, nie dowiesz się, zobacz, schowam do kieszeni, patrz. Nie ma, widzisz? To jest jego, on nas nigdy nie wypuści już. Cicho, nie zobaczysz, nic się nie stanie. Nie, ja chcę sztabkę złota, ona jest moja. Moja. Nie wolno kraść. Nie ukradłem, tylko sobie wziąłem. Ła, Karolcia. Zostaniemy tu na zawsze. Nie, on nie zobaczy. O, widzę, co robicie. Widzę. Przecież mówiłam ci, odłóż to. Dobra, przepraszam, panie duchu, przepraszam. Ja tylko żartowałem. Ja chciałem zobaczyć, czy ja uniosę tylko. Przepraszam. No. Karolcia, co zrobiłaś? Trzeba było tak nie krzyczeć, to byś nie widział. I byśmy... Nie, on by widział i przez ciebie byśmy tu na całe wieki nie. zostali. Byśmy byli bogaci. A tu są kolejne zombiaki. Karolcia, byśmy byli bogaci. A teraz nie co? Nie bogaci, jak po prostu do swojego domu. Daję, no to prowadź, idź, prowadź, zaprowadź nas do swojego domu. No i dobrze. Wspaniaro. Dawaj, mówiłaś, że nie ja jesteś cykl. Ja nie będę nic kradła, no. Tak jak ty. Dobrze, to nas zaprowadź do domu. Pokaż mi drogę do domu, idę. Jak taka jesteś cwana. I ostatni raz idę do lasu z tobą. No, czyli jesteś cykor. Czyli ty jesteś cykor, bo już chcesz iść do domu, tak? Już się tak, boisz? Tak, chcę iść do domu, mam dosyć tutaj bycia w tym nawiedzonym domu. Ha, Karolcia cykor, czyli ty jesteś cykor. Nie jesteś odważna wcale. Nie śmiej się. No, i co? I gdzie teraz? No i co? Bo ja nie wiem, gdzie teraz. Nie, długi ten labirynt. O, jeny. Dobra, ja już też chcę, Karolcia, stąd wyjść. Gdzie idziemy? Idziemy, do, szukamy wyjścia. Idź szukamy. Tam prosto! Ej, coś jest! Jest wyjście chyba! O, drzwi, udało się! Uwaga! Ej, są drzwi! Jest! Udało się! Wyszliśmy, Karolcia, wyszliśmy! O nie! Myślałam, że będziemy na dworze! Zobacz, dalej o, ten dom. Ja, to jest drugie piętro kolejne! Ja też myślałem, że wyjdziemy! O, nie! Musimy zobaczyć, co tu jest. Zobacz! To jest chyba sypialnia tego ducha, tylko widzisz ty? To? Już no. Nic nie ruszaj! No co, no bo, a gdybyś ty nie mówiła nic, to byśmy sobie, a tu zobacz, tu jest kolejna skrzynka, widzisz? Boże, nie podchodź! Byś... Karolcia, ty, po co krzyczysz? Po co krzyczysz? Byśmy bo ja sobie... się boję, a ty tutaj grzebiesz w jego rzeczach ale niepotrzebnie! Byśmy sobie to wzięli po cichu i nikt by się nie skminił, nic w ogóle duch bierzemy. By nic nie wiedział. Weźmiemy. O, co wy tu robicie? Knujecie coś? Co? Nic nie klujemy. Mamy dosyć idź już. Sobie. Idź sobie, mamy dosyć. Karolcia, łap go! Szybko, łap go! No. Dawaj go, chodź tu, Karolcia, pchaj go, dobrze. O, zostawcie mnie. A, chodź tu, duchu. Zamknij go w tej klatce. Klatki. Dawaj, do tej klatki. No, udało się. Tak, udało się. Dobrze, ha! Wypuśćcie mnie natychmiast. A, nie, ty nie chciałeś nas... Tak. To o co ci chodzi? Czemu nas zamknąłeś? Czemu nie chcesz nas wypuścić? No bo wiecie, ja tak naprawdę no chciałem co? Się tylko pobawić. Jak? Nie kłam!
kłamiesz, czemu jesteś duchem w ogóle? Nie wiem, kiedyś mi piorun trzasnął i tak już został, ho, ho. Karolcia, on naprawdę jest chyba smutny, może naprawdę on się chciał pobawić z nami tylko. Albo kłamie! Kłamiesz, duchu, kłamiesz, duchu! Nie, naprawdę! Jestem sam i mi się bardzo nudzi. Naprawdę, Karolcia, on wygląda na smutnego. No nie wiem. Chodź, musimy się naradzić. A może Karolcia... Ale może, cicho! Może mu pomożemy, co? Może on tak naprawdę... On jest smutny. No nie wiem, ale ja się go trochę boję. Nie dykaj, Karolcia, ja ci mówię, może on jest po prostu smutny i on potrzebuje pomocy. I my mu pomożemy. No, a taki wredny był. Ale może on się z nami bawił, zobacz, nic tam się tak naprawdę nie stało. No żyjemy. Dobra, możemy spróbować. Duchu, duchu, postanowiliśmy, że wybaczymy ci i możesz być naszym kolegą, no, jak chcesz. Możesz wyjść. No, możesz wyjść. Naprawdę, dziękuję. Chodźcie, oprowadzę was po chacie. No dobra, no to chodź, oprowadź nas, pokaż tam swoją chawirę. Idziemy. No, idziemy, ty musisz nam pokazać swoją chawirę, dobra? No, to chodźcie za mną, chodźcie. No to dobra. Idziemy. Dobra, gdzie mamy iść, gdzie mamy iść? Normalnie tam prosto sobie idźcie. A, nie kombinujesz nic? A co nam właśnie, chcesz co? Pokazać? Moje wszystkie skarby. Ja cię... Zobacz, co tu się dzieje, ale jaja. Widzisz, Karolcia? To różne. I co, duchu, to wszystko twoje? No, to wszystko moje, ale i tak jest mi smutno i źle, bo mam te wszystkie skarby, ale jestem sam. Widzisz, Karolcia? Jemu się po prostu nudziło. I no, chyba tak. Jak chcecie, to mogę się z wami podzielić skarbami, ale chcę być z wami kolegami. Ej, no dobry pomysł, Karolcia, w sumie. Ale... No, widzisz, nie będziesz musiał kraść. Duchu, ja wiem. Może mam pomysł, jak możesz się odmienić. Co ty gadasz, naprawdę? A jak niby? Patrz, bo przecież go piorun trzasnął wcześniej, nie? Więc może, no. Duchu, musisz sprawić, że cię piorun znowu trzasnął. Szybko idziemy na dwór. Szybko. A jak to zrobimy? Zobacz, jest pogoda, przecież mnie też piorun trzasnął. Dobry pomysł, szybko chodźcie. No, chodź, 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 to jest super plan. Ale dobra, idziemy na dwór. Chodź, Karol. No ja nie wiem, czy to się uda, to już jest dziwne jakieś. Uda się na pewno. Musi się udać, musimy spróbować. Twoje pomysły. To jest świetny pomysł, wychodzimy. Dobra, szybko. Duchu, gdzie jest? O, jest tu, już tu duch. Dobra, on duchu. Przez ściany musiał przelecieć. No, bo duchy... No ja mogę, bo jestem duchem. No, dobra, duchu, słuchaj, musicie tu czasnąć piorun. Dobra, i teraz mam pomysł, słuchaj, Karolcia, pilnuj ducha. No. I zaraz pewnie walnie piorun, bo tu słyszałem, że są piorun. No bo one co chwilę walą, mnie tutaj właśnie w tym samym miejscu walną. Wow! Ej, Karolcia, udało się! Ja ci... Udało się! Widziałeś? Udało! Wow, ty jesteś Marcinek, ty masz na imię? No, jestem Marcinek! Ale ja, to jest mój Marcinek, dobra. Wiesz co, jak chcesz, Marcinek, Karolcia, zaopiekujemy się nim? Ale czad. No, on jest taki dziedziuś, musimy się nim zaopiekować. No. Yeah, super, będę miał rodzinę. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.